Witajcie kochani, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, tak właśnie dzisiaj zaczynam dzień. Po całej nieprzespanej nocy w podróży tak się pokusiliśmy, żeby przyjechać nad morze. Jeszcze jest zimno, co prawda. Wieje i jest chłodno, ale mam nadzieję, że słoneczko zaraz wyjdzie. Tak więc Międzyzdroje, to powiem wam, że to taka moja jedna z ulubionych miejscowości. Byłam tutaj 3 lata temu, a dzisiaj jestem tutaj tylko na kilka godzin, ale poczekajcie chwilkę, bo widzę, że Andrzej chce do nas dołączyć, już go dodaję do relacji. Dodaję Andrzeja do relacji. Słoneczko wychodzi, słuchajcie. Cześć Andrzej, gdzie ty jesteś? Cześć, jestem w Stegnie. W Stegnie na plaży. Co? Jestem w Stegnie na plaży, a ty? A ja w Międzyzdrojach. Kurczę, jakie jaja. To nieźle, to no może się spotkamy. Co tam, live'a robisz? O czym robisz live'a? No robię, no. A ty gdzie spacerujesz? A tak, kurczę. Obserwuję sobie laski, wiesz, przy plaży, wiesz? Tak sobie obadam. Wariat, po prostu wariat. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Dobra, to się wyłącz. No próbuję, nie będę przyjaźń. Czekaj, to ja ci pokażę, nie? Ja ciebie pokażę, ty pokażesz mnie. O, patrz. O. Jakie wariaty. W każdym razie, słuchajcie, humor nam dopisuje. Dobra, to chodź na tego samego live'a, nie? Ale Andrzej ma pomysły. No, w Stegnie na plaży fajnie jest. No, to czekaj, to tak obok staniemy. No, tak chcieliśmy was pozdrowić. Tak więc, no. Aleksander pisze, że dobre. Hej wariaci, pisze Siwa. No wchodź, bo cię wepcham. No, tak więc pani, taki wyjazd rebelowo-rodzinny. I ten. Fajne odwiedziny nam się szykują. Nie mogłam się bardzo długo doczekać. No ale przyszła pora. Zawsze przyjdzie pora. Normalnie mówimy wam pod. Patrzcie, jak ty drwali. Pięknie, pięknie jest, pięknie. Pogoda mogła być lepsza. Pogoda mogłaby być lepsza, ale jest jak jest, nie Andrzej? Nie słuchał. Nieważne. Ty pogaduje, to by tym obejrzał. No cudownie, jest cudownie. To dawaj, dawaj. Nie, nie napiszesz. Nie będzie rebel. Andrzej chciał zrobić napisy rebel. Ale za to państwo, którzy wygrali do hotelu Hilton pobyt w konkursie od Rebel 24. Wygrali pobyt w Hiltonie, to na plaży zrobili mi napis dawaj, 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 dawaj! To... O kurwa, co myślę. Tak więc państwo, którzy wygrali pobyt w konkursie, jak wiecie, na Rebel 24 był konkurs, odbyło się losowanie, wygrano w konkursie, był pobyt w hotelu Hilton i tam osoby, które pojechały miały
tam jeszcze inne atrakcje i niespodzianki na miejscu, żeby się poczuły wyróżnione w naszym konkursie i właśnie one mi zostawiły napis, taki właśnie napis, nie? Rebel 24, ale z patyczków zrobiony. Albo nie, to był, albo Rebel, tak, Rebel 24 to chyba był. Albo Rebel 24, albo dziękujemy. Teraz nie pamiętam. Muszę sobie odświeżyć pamięć, bo ja lubię czasem wracać takich fajnych wspomnień, a sprawiło to im wielką radość ta wygrana w konkursie. Ja naprawdę konkurs był taki, to ta wygrana była taka naprawdę prestiżowa i na pewno to są dla nich niezapomniane chwile. No nic, kochani. Później się z Wami jeszcze połączymy. Pozdrawiam Was serdecznie, a my będziemy korzystać z życia. Pozdrawiam.